Ciężko poskłaniać myśli, bo będzie nasze wykonanie był bardzo dobry, żeby nie powiedzieć tak właśnie. Nie może być tak, że tylko dwóch zawodników jak gdyby dominuje w naszym zespole. I ciężko jest cokolwiek ubrać, jeżeli tak jest. Do tego dochodzą po raz kolejny błędy w obronie, ponieważ niektórzy zawodnicy, jak im w ataku nie idzie, to spuszczają głowę i po prostu nie robią tego, co powinni, czyli mobilizować się jeszcze bardziej po to, żeby spróbować piłkę obronić i jak gdyby zmotywować się do tego, żeby być bardziej skoncentrowanym w ataku. Dochodzi tego właśnie słaba skuteczność nasza. Błędy w obronie to była główna przyczyna tej porażki. To tak. Committee's rally about the game. Performer played a really good game today. They executed, they played hard defense. They rebounded the ball well, they ran the floor well. And pretty much they did everything better than we did today. This game was the complete opposite of the last time we played them. And that's about it. Dimitris powiedział, że Bofana zagrała dzisiaj bardzo dobrze. Rzucała świetnie, zagrała świetnie w obronie, również na tablicach, zbiórkach. Wykonywali te wszystkie elementy rzemiosła koszykarskiego lepiej niż Kotwica Kołczyk. Czy są jakieś pytania do naszych gości? Dziękuję bardzo. Gratuluję drużynie Kotwicy walki, woli walki. Walczyli do końca, pomimo tego, że prowadziliśmy już 20 punktami i był taki moment, kiedy wrócili dobre na 13 punktów i mogło być różnie. Natomiast tutaj gratuluję naszym zawodnikom, że zagrali taki dobry mecz, szczególnie w obronie. Znaczy w ataku też 85 punktów. Gratuluję im postawy, gratuluję zwycięstwa. Cieszymy się. Myślę, że kurczę była w dzisiejszym meczu ta dłuższa ławka, bo mieliśmy więcej możliwości. Pomimo tego, że niektórzy zawodnicy mogli grać troszkę gorzej, to wychodzący zawodnicy z ławki grali bardzo dobrze i dzięki temu wygraliśmy się. Andrzej Rosza, a was? Gratuluję tutaj naszemu zespołowi zwycięstwa z Kotwicą. Myślę, że pokazaliśmy, że niestety ta feralna wpadka i jedna czwarta w Kołobrzegu troszkę zamknęła nam wiarę już w play-off wtedy, a aczkolwiek my potrafimy z tą Kotwicą wygrywać. I tak jak tutaj trener powiedział, cieszy to, że dzisiaj było widać taką radość z gry w zespole po farmy. Wszyscy się po prostu, nie wiem, chyba stało się to, co żeśmy sobie przed meczem mówili, żeby po prostu odzyskać tą radość gry i już do końca sezonu czerpać z tego, no jedyną jak gdyby satysfakcję od tych play-offów już nie będzie. Ale no mówię, najważniejsze jest, że każdy zafunkcjonował i myślę, że nikt za ten mecz nie ma do siebie pretensji. Naprawdę dzisiaj zagraliśmy jak cały zespół, a to chyba jest w tym wszystkim najważniejsze.